Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym odbyły się wybory prorektorów Politechniki Opolskiej. Rektor elekt profesor Marek Tukiem-Dorf zgłosił 4 kandydatury w osobach profesora Tadeusza Łagody, profesora Mariana Łukaniszyna, pani profesor Krystyny Macek-Kamińskiej oraz profesora Krzysztofa Malika. W wyniku przeprowadzonych przez uczelnianą komisję wyborów wszyscy 4 prorektorzy uzyskali większość ważnie oddanych głosów za i tym samym wszyscy zostali prorektorami elektami Politechniki Opolskiej na kadencję 2016-2020. Nastąpił kolejny etap w wyborach na uczelni. Zostali wybrani 4 prorektorzy. Cieszymy się oczywiście z wyboru, z sukcesu i myślę, że będziemy pracować na innych stanowiskach. Mówię tutaj o 2 obecnych dziekanach, a przyszłych prorektorach, czyli profesorze Łukaniszynie i o mnie, no i 2 prorektorów zostaje tych samych. Widać, ta sfera nauki i rozwoju została wzmocniona, bo to musimy wzmocnić, aby przeżyć. Oczywiście studenci to jest jedno, musimy mieć dobrą kadrę dydaktyczną dla studentów, ale też, żeby utrzymać tę politechnikę, to co rektor powiedział w swoim pierwszym wystąpieniu, musimy mieć uprawnienia doktoryzowania. Mamy te 6, które gwarantuje nam politechnika. Dobrze by było, żeby zdobyć 7 i myślę, że będziemy działać w kierunku właśnie badań, nauki i rozwoju w tym kierunku. Też ważne, żeby wydziały miały uprawnienia habilitowania, bo są wydziały samodzielne, mogą wtedy same decydować o dydaktyce, o kierunkach studiów. W związku z tym ta nauka bardzo się łączy z dydaktyką i w tym kierunku rozwoju będziemy badać. No i oczywiście myślimy o realizacji i pomoc w pisaniu grantów, czy do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, czy do NCN-u. Akurat w przypadku NCN-u mam tam duże doświadczenie, bo jestem w korpusie ekspertów. Wiem, jak to się ocenia, wiem, jak to należy pisać. Jak tego będzie ochota, będę pomagać, a jak nie będzie ochoty, to będę zachęcać, żeby ta ochota była. Chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim elektorom za tak znakomity wynik dla mnie. Te 80 oddanych głosów jest dla mnie takim wielkim zobowiązaniem i mam nadzieję, że postaram się swoją pracą i zaangażowaniem sprawić, że po tych 4 latach te osoby będą zadowolone z tego, że właśnie w dniu dzisiejszym głosowały na moją osobę. Prorektor do spraw dydaktyki w tym nowym rozdaniu będzie się przede wszystkim właśnie zajmował kształtowaniem programów studiów i budowaniem nowych, może bardziej atrakcyjnych kierunków studiów, zarówno tutaj w naszej głównej siedzibie w Opolu, jak duży nacisk położymy na utworzenie, a potem rozwój ośrodka w Kędzierzynie-Koźlu, czyli Wydziału Zamiejscowego Politechniki Opolskiej w Kędzierzynie-Koźlu. To jest to dla mnie na pewno element jakiegoś zaufania, które ma do mnie i rektor, i środowisko akademickie Politechniki Opolskiej. No cóż, będę się starał kontynuować pracę pana prorektora Pospolity. Skoro rektor zaufał mi, no to myślę, że będę się starał też nie zawieść go i te sprawy związane z nauką, tak jak powiedziałem, które pan rektor Pospolita rozpoczął, dalej kontynuował. No, też stoją przed nami zadania dotyczące i praw doktoryzowania innych wydziałów i utrzymania tych praw, które mamy. I dalej sprawy związane z finansowaniem nauki. Chcielibyśmy dodatkowe prawa doktoryzowania uzyskać na tych pozostałych wydziałach, a zatem no, tej pracy jest sporo, no i mam nadzieję taką, że uda mi się podołać temu i uda mi się coś zrobić, także też będę mógł stwierdzić, że ta kadencja była udana. Dosyć istotnie zmienia się ten zakres obowiązków. Per saldo on się mocno rozszerza. Obejmuje ogół spraw związanych z funkcjonowaniem Centrum Obsługi Studenta, relacje ze studentami, poszerzone o studentów zagranicznych i współpracę zagraniczną właśnie w zakresie wymiany studentów i doktorantów. A także to zostaje to, co było zawsze trochę moją domeną, czyli kwestie inwestycji w infrastrukturę edukacyjną naszej Alma Mater. Politechnika Opolska.